Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pierwsze pytanie kieruję do szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jakie jest stanowisko w sprawie Korpusu Weteranów szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i pana prezydenta Bronisława Komorowskiego? Szanowni Państwo, obchodziliśmy dopiero Dzień Żołnierzy Wyklętych. Przypominaliśmy wielkie postacie Polaków, którzy zostali zabici, prześladowani przez przedstawicieli nowej okupacji w Polsce. I dzisiaj, słuchając głosu Platformy Obywatelskiej, która powołuje się na dowód solidarnościowy, mogę jedno tylko stwierdzić. Obłuda, hipokryzja i kłamstwo. I słuchając przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego, które dzisiaj się tak nazywa, a wcześniej było Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym, obłuda, hipokryzja. Wy jako Zjednoczone Stronnictwo Ludowe uczestniczyliście we władzy, kiedy mordowano prawdziwych Polaków i patriotów. I dzisiaj doszło do sytuacji w naszym państwie, że giną ze stron internetowych, ministerstw, barwy narodowe, dyskutuje się o krzyżu, a może za chwileczkę powiecie, że i korona w naszym godle jest niepotrzebna, bo Zjednoczone Stronnictwo Ludowe uczestniczyło, kiedy to wykreślono z godła korony. Szanowni Państwo, dzisiaj doszliśmy do sytuacji w państwie, że konieczne jest, aby pozytywną grupę Polaków, którzy sprzeciwili się przerwaniu ciągłości historii państwa polskiego, żeby wyłonić. Zrobił to pan prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński, dając projekt ustawy. I wy wtedy skierowaliście projekt ustawy do komisji. Przez 3 lata nic nie robiliście, a wręcz blokowaliście, żeby nie uchwalić tego projektu ustawy. I dzisiaj również kierujecie po to, żeby wiecznie leżało w komisji i żeby już wszyscy wymarli, prawdziwi Polacy, do których mogliby się odnosić kolejne pokolenia. I dlatego określenie hańba dla przedstawicieli koalicji rządzącej jest właściwym. Dziękuję za uwagę.